Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś po raz kolejny udamy się na poszukiwania Warcrafta III w grze World of Warcraft. Ostatni film właśnie z tej kategorii, który pojawił się na kanale i znajdziecie go oczywiście w prawym górnym rogu, dokładnie tutaj, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, jest to kampania ludzi właśnie World of Warcraft. Naprawdę zebrał dosyć dużo pozytywnych ocen i był bardzo pozytywny odzew, dlatego bez wahania, bez żadnego zastanawiania się wziąłem się za nagrywanie właśnie tego filmu, więc mam nadzieję, że również ten film Wam się spodoba. Dzisiejszą kampanię, którą będziemy przerabiać, jest to kampania Nieumarłych, Ścieżka Potępionych. No i jeżeli chodzi o tą kampanię, no to ona w większości odbywa się w paru miejscach i mam nadzieję, że uda mi się uchwycić mniej więcej przebieg tej całej kampanii właśnie w grze World of Warcraft. Przejdźmy do pierwszej misji kampanii Nieumarłych, ale zanim jeszcze zaczniemy omawiać miejsce, w którym się znajduje, niektóre osoby mogą zastanawiać się, dlaczego Arthas w formie już nieumarłej, tak, czyli jako rycerz śmierci, znajduje się na koniu, jeździ po prostu na koniu, a nie tak jak wcześniej był on paladynem, w sumie nie jeździł na swoim koniu. No i jest tutaj jedno wytłumaczenie, bowiem najwyraźniej po śmierci Arthas postanowił wskrzesić swojego konia, który nazywał się Invincible. Przetłumaczyć na polski można tą nazwę jako niezniszczalny, czy coś w tym stylu, czy też niepokonany, więc wrócił po swojego konia, który najwyraźniej został zabity, czy też został pochowany, był to jego ulubiony koń, w miejscu, które nazywa się Balnir Farmstead. Jest to miejsce, które znajdziemy w Tirisfal Glades i tam mamy właśnie ten grób tego konia, koń miał normalnie pochówek. No i jak widać, grób jest rozkopany, no i jest oczywiście tabliczka o tym, że jest to koń Arthasa Menethila, no i najwyraźniej po tym, jak podbił czy też zniszczył miasto główne Lordaeronu, no to wrócił i wskrzesił swojego konia, na nim postanowił się poruszać. Co więcej, ciekawostka jest taka, że koń, na którym aktualnie się znajduje moja postać w grze, którą teraz oglądacie, jest to właśnie Invincible, który jest do zdobycia w grze jako rzadka zdobycz na rajdzie Icecone Citadel. Właśnie ona pada z Arthasa na właśnie trybie heroicznym 25-osobowym, z tego co pamiętam, no i właśnie mamy szansę bardzo małą na wydropienie jego konia. Pierwsza misja odbywa się w wiosce, która nazywa się Vandermar Village. Jest to miejsce, które niestety w World of Warcraft nie istnieje. Po prostu takiego miejsca nie ma. Ale najprawdopodobniej, tak tutaj patrząc na mapę, no i lokalizację tego miejsca na mapach Warcrafta III, to miejsce powinno znajdować się gdzieś tutaj w okolicach. I pierwsza misja polegała na tym, gdy Arthas został przeteleportowany. Jeden z upiornych władców, Tichondrius, poprosił właśnie Arthasa, czy też rozkazał Arthasowi zebrać kultystów, którzy znajdowali się właśnie pośród tego miasta. W World of Warcraft wydaje mi się, że będzie to mniej więcej tutaj, w tych okolicach właśnie przejścia między Tirisfal Glades a krainą, która nazywa się Western Plaguelands. Misja druga zabiera nas na przedmieścia miasta Andorhal, które już pokazywałem Wam właśnie we wcześniejszym odcinku kampanii Ludzi. No i tego przedmieścia, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie ma akurat tutaj w World of Warcraft. Dookoła Andorhalu znajdują się przeróżne farmy, więc najprawdopodobniej Arthas po prostu poruszał się gdzieś po tych ziemiach dookoła Andorhalu, które teraz Wam oczywiście pokazuję. No i samo miasto Andorhal, z tego co widzę, ono w tej misji nie jest dostępne. Ciekawostka jest taka, że w tej misji, po tym jak przedarliśmy się przez obozowiska różnych paladynów, którzy strzegli właśnie pewnego artefaktu, po który przybył właśnie Arthas, ten artefakt była to urna, w której były trzymane prochy jego ojca, czyli ojca Arthasa, który został przez niego zamordowany. No i tej urny bronił paladyn Uther Lightbringer, który wcześniej był, powiedzmy, mentorem właśnie Arthasa. Arthas potrzebował tego artefaktu, tej urny, by móc przetrzymywać szczątki pewnego nekromanty, którego również spotkaliśmy w kampanii Ludzi. Nazywał się on Kel'Thuzad. Niestety jego ciało było w tak słabym stanie, że nie przetrwało ono by podróży do magicznego miasta, czy też do magicznych krain elfów Quel'Thalas. Dlatego też my jako Arthas musimy zabić Uthera. Ciekawostką jest to, że właśnie w World of Warcraft możemy znaleźć miejsce pochówku Uthera Lightbringera, które znajduje się właśnie na specjalnym cmentarzu i tutaj on ma swój własną, powiedziałbym, taką małą kapliczkę właśnie poświęconą jemu. Jest to, powiedzmy, dosyć, jest to dosyć znana postać, powiedziałbym, ikona paladynów.
więc tutaj możecie zobaczyć, że został on uhonorowany po śmierci dosyć nieźle. W przerwniku między drugą a trzecią misją możemy ujrzeć właśnie miejsce, które nazywa się Upiorna Nicość. W właśnie World of Warcraft, czy też w lore Warcrafta, jest to Twisting Nether, czyli miejsce, w którym znajdują się demony właśnie z Płonącego Legionu. No i tam najwyraźniej miało miejsce spotkanie tych upiornych władców, czyli tych Nathrezimów, tak nazywa się ta rasa, którzy coś tam po prostu planowali, rozmawiali właśnie na temat Arthasa, rozmawiali na temat właśnie Ner'zhula. No i troszkę zaczęli się, powiedzmy, czegoś domyślać, co tam może stać się w przyszłości. Ale niestety nie mogę wam pokazać Twisting Nether, bowiem jest to miejsce, do którego jeszcze tak naprawdę wglądu praktycznie nie mieliśmy w żadnych z gier następujących po Warcraftie trzecim, więc no niestety tego wam nie pokażę. Misja trzecia zabiera nas do krainy elfów Quel'Thalas, gdzie Arthas przypuszcza szturm na to całe królestwo elfów, by dostać się do Studni Słońca, można tak powiedzieć, nazywa się to Sunwell. No i właśnie to może się kojarzyć niektórym graczom World of Warcraft z pewnym prywatnym serwerem, natomiast właśnie Sunwell było to miejsce potężnej energii, która była w stanie ożywić nekromantę, no i to jest jedno z naszych głównych zadań. No i pierwsza brama, która została sforsowana właśnie w tej trzeciej misji w World of Warcraft, wygląda w ten sposób. Jest to pogranicze między Eastern Plaguelands oraz Ghostlands. Ghostlands jest to las, który tak naprawdę po tym całym szturmie Arthasa został w takiej formie skażonej, że tak to powiem. Światło w tamto miejsce dociera, ale życie w tej całej krainie praktycznie zamiera. No i te drzewa możecie zobaczyć, że są one jakby skażone, ale to nie wszystko. Jeżeli chodzi właśnie o tą całą plagę, to właśnie Arthas zostawił jeszcze jedną dosyć wyraźną bliznę. W tej misji również po raz pierwszy spotykamy pewną elfkę, która nazywa się Sylvanas Windrunner. Jest ona dowódczynią rangerów, czyli powiedzmy takiej drużyny, czy też ogólnie ona jest odpowiedzialna za obronę całego królestwa. Jest ona główną dowodzącą, no i po raz pierwszy natykamy się na nią i okazuje się, że jest ona dosyć waleczna, natomiast nie, jej siła nie wystarczy na to, by uchronić pierwszą bramę, no i Arthas przedarł się przez nią, ruszając dalej w głąb królestwa. W misji czwartej coraz głębiej wchodzimy jako Arthas w głąb krainy elfów, no i powoli docieramy do głównego miasta, które nazywa się Silvermoon. Natomiast w tej misji napotykamy nieco problemów, bowiem brama, która właśnie oddziela nas między tym miastem, jest magicznie strzeżona i akurat Arthas potrzebował 3 księżycowych kluczy, by móc otworzyć tą bramę. I tego nie pokazano akurat w Warcraftie trzecim, natomiast ciekawostką jest to, że pośród elfów, właśnie wysokich elfów, pojawił się jeden zdrajca, który był powiązany z ostatnią postacią, która pojawiła się w Hearthstone'ie, panią, czy też Lady Liadryn, była to paladynka, w sumie jest dalej ona paladynką. No i właśnie osoba, która pomogła Arthasowi zdradziła elfów, nazywał się on Darkan Drathir. I jest to koleś, który po prostu był nieco wkurzony tym, że on był bardzo ambitną osobą i był wkurzony, że nie awansował w randze swojej gdzieś tam. On chyba był magiem, z tego co pamiętam. No i wkurzył się, no i pomógł Arthasowi właśnie, dając mu informację, jak przedrzeć się przez właśnie obrony, przez magiczne obrony Quel'Thalas. No i tak jak już mówiłem, tego w Warcraftie nie widzimy, natomiast tutaj również spotykamy Sylvanas, która nam cały czas non-stop przeszkadza. Arthas rzecz jasna potrzebował bazy do przypuszczenia tak potężnego ataku na krainę elfów Quel'Thalas, dlatego też w Ghostlands, jednej z początkowych krain, tam gdzie przedarł się przez pierwszą bramę, ustanowił nową bazę, która nazywała się Deadholm. I w tamtym miejscu możemy zobaczyć właśnie wiele budynków podobnych do tych z Warcrafta III, gdzie wytwarzane najprawdopodobniej były wszystkie te jednostki. I od tamtej bazy mamy dosłownie bliznę, dosłownie taką wyrytą ziemię, przez którą właśnie jakby przedzierają się jednostki nieumarłych. Do dziś dzień możemy tam spotkać, choć z tego co wiem, z punktu widzenia historii, najprawdopodobniej tych jednostek nie powinno tam być. Natomiast właśnie od samego Deadholm po samo Silvermoon możemy zobaczyć
zobaczyć, że jest tam właśnie wielka taka szrama, która jest właśnie taką ziemią splugawioną, pełną szczątek przeróżnych jednostek, zarówno właśnie nieumarłych, jak i elfów. Dlatego też jest to takie straszne miejsce, natomiast można właśnie zobaczyć w World of Warcraft tą drogę, którą on przebył właśnie w Warcrafcie trzecim, przedzierając się przez całe Królestwo Elfów. Arthas ostatecznie stanął przed murami miasta Silvermoon, ale wcześniej, zanim jeszcze wtargnął do miasta, zajął się Sylvanas Windrunner, która przysporzyła mu dosyć dużo problemów, zniszczył jej bazę, no i ją samą dopadł, zabijając ją. No ale nie zrobił tego, by jej po prostu ulżyć. Teoretycznie elfka uznała, że zasługuje na godną śmierć i szybką, natomiast Arthas troszeczkę, ona zagrała mu na nerwach, dlatego Arthas przywołał ją z powrotem jako Banshee, czyli powiedzmy swojego rodzaju taka zjawa, no i przez pewien czas ona była pod kontrolą właśnie Arthasa, no i razem właśnie Arthas wraz z Banshee Queen, czyli właśnie z tą Banshee Sylvanas, dostali się do miasta, gdzie ostatecznie dorwali się do studni właśnie tej Sunwell, no i tam wskrzesili nekromantę. Natomiast tutaj jest jedna taka rzecz. W World of Warcraft wygląda to mniej więcej w ten sposób. W Warcraftie trzecim docieramy do miasta Sunwell i tam znajduje się Studnia Wieczności. W World of Warcraft i ogólnie w historii wyglądało to nieco inaczej. Arthas przedarł się co prawda przez Silvermoon, co teraz możecie zobaczyć. Mamy zniszczone bramy, no i mamy po prostu takie wyryte przejście przez miasto, a następnie Arthas natrafił na wodę, którą musiał zamrozić i jednostki wszystkie właśnie Arthasa musiały przejść przez dosyć spory kawałek takie, można powiedzieć, morza, gdzie dotarli do wyspy, gdzie właśnie znajdowało się dopiero Sunwell. I możecie to zobaczyć tutaj, jest tak zwana wyspa Isle of Quel'Danas, jest to oczywiście w grze, no i tam dopiero znajdowała się Studnia Wieczności, którą teraz pokazuję wam. Ona wygląda mniej więcej w ten sposób. W Warcraftie trzecim wyglądała ona nieco jak taka zwykła fontanna, natomiast tu możecie zobaczyć, że rzeczywiście, no jest to przepotężne miejsce, którego jakby moce zostały splugawione po tym, jak właśnie Arthas skorzystał z nich w ramach ożywienia nekromanty Kel'Thuzada. Później to miejsce zostało troszeczkę oczyszczone, no i jego moc została po raz kolejny wykorzystana, by przyzwać jednego z władców płonącego legionu Kil'jadena, czy Kil'jadena, jak chcecie oczywiście go nazwać. No ale to jest temat na inne odcinki. Po piątej misji i po wskrzeszeniu Kel'Thuzada mamy po raz kolejny scenkę, która nazywa się Objawienie. No i jest to scenka, która ma miejsce gdzieś na zaśnieżonych szczytach gór Alterac. No i teraz mogę wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda w Warcraftcie. Jak widać, mamy oczywiście góry, mamy pełno jednostek nieumarłych. No i teraz przechodząc na World of Warcraft, jest to miejsce dosyć blisko Strandbradu, no i jest to też blisko Królestwa Altera, które zostało zniszczone. No i teraz ta skala świata rzeczywiście daje się we znaki, gdzie jedyne, co możemy tutaj zobaczyć, to jest właśnie kawałek ośnieżonego terenu, są gdzieś tam ogry, no i mamy również to, te ruiny Królestwa Alterac. Również w tych okolicach odbywa się misja szósta, w której to my, właśnie nieumarli, Arthas wraz z Kel'Thuzadem, muszą przedrzeć się przez dosyć spore obozowisko orków, które jest rozłożone praktycznie po całych tych górach. No i są to klany Czarnej Skały, czyli Black Rock Clan. Oni utrzymują pewien portal, demoniczny portal, i właśnie utrzymują cały czas go aktywnego, więc my będziemy musieli po prostu jako nieumarli przedostać się po prostu do tego portalu, wszystkich dookoła zniszczyć, i w ten sposób Kel'Thuzad był w stanie skontaktować się z panami płonącego legionu, by przyzwać ich do naszego świata, bowiem właśnie zadaniem tutaj Ner'zhula, czy też naszym zadaniem, jest przygotowanie tego świata do inwazji demonów. Tego demonicznego portalu nigdzie nie znajdziemy niestety w grze, ani właśnie w górach Alterac, coż właśnie, no tak troszeczkę szkoda, te góry Alterac mogły być nieco większe. Po skontaktowaniu się z Archimondem, czyli tym głównym dowodzącym, jednym z głównych dowodzących płonącego legionu, dowiadujemy się, że do przyzwania jego na ten świat będziemy potrzebować pewnej księgi, którą
przetrzymują magowie w mieście, które nazywa się Dalaran. I dlatego my wyruszamy po raz kolejny w podróż, no i stajemy przed murami miasta Dalaran. I Dalaran jest dosyć dużym miastem w Warcraftie III, natomiast jak zaraz pokażę wam oczywiście Dalaran, jak wygląda w World of Warcraft, to możecie sobie porównać mniej więcej. Natomiast jedną z rzeczy jest to, że w tej misji akurat mamy nieco problemu, bowiem magowie uzbroili się w pewną magię, która uniemożliwia nam poruszanie się jako nieumarli po tym mieście, bowiem po prostu z czasem tracimy życie, dlatego musimy tutaj pokonać jednego też ze znanych magów, który nazywa się Antonidas. Dostajemy się właśnie do miasta i odzyskujemy księgę. Następnie za pomocą tej księgi Kel'Thuzad przyzywa właśnie Archimonda do naszego świata, no i udaje mu się to, co oczywiście będzie miało efekt w kolejnych kampaniach, natomiast tak oto wygląda miasto Dalaran. Zastanawiać się możecie, dlaczego to miasto unosi się w powietrzu i znajduje się gdzieś daleko, bowiem w poprzedniej kampanii również pokazywałem wam, gdzie znajduje się krater po tym mieście, gdyż to miasto zostało zniszczone właśnie przez Archimonda w tym cinematiku, który odbywa się po kampanii Nieumarłych. Mamy oczywiście tam Archimonda, który stoi i po prostu swoją magią, swoją mocą całe miasto to burzy. Miasto zostało odbudowane, no i następnie zostało uniesione w powietrze, no i przeniesione na Northrend, gdzie dalej była prowadzona kampania przeciwko Arthasowi i jego pladze Nieumarłych. No i na tym kończy się kampania Nieumarłych. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie go ocenić łapką w górę. Jeżeli się nie podobał, łapką w dół. Jeżeli chodzi o moje podsumowanie, no to akurat ta kampania ma dosyć mało miejsc, które są tak bardzo widoczne w World of Warcraft. Oczywiście mamy ten Death Scar, który rzeczywiście jest taką wielką szramą w tej krainie elfów Quel'Thalas, która jest dosyć taka, powiedziałbym, no widoczna, tak? Jest to jeden z tych elementów, no ale niektóre wioski, niektóre misje miałem trudności ze znalezieniem ich właśnie na mapach World of Warcraft, gdyż ta skala świata, no jak widać, w niektórych miejscach musiało po prostu to zostać zmniejszone na potrzeby gry, gdyż gra nie mogłaby być tak po prostu ogromna i wielka. No ale oczywiście kolejne kampanie pojawią się na kanale. Kolejną kampanią właśnie będzie kampania orków, no i później będzie jeszcze kampania elfów, więc tak jak już mówiłem, jeżeli wam się odcinek podobał, oceńcie go, no i wpadajcie na filmy, które znajdują się w prawym górnym rogu, gdy klikniecie ikonkę i, wysunie wam się taka tabelka, no i tu możecie oczywiście wybrać filmów, to nie przerwie jakby oglądanie tego filmu, więc możecie jak najbardziej spokojnie kliknąć, tam znajdziecie inne filmy, no i wpadajcie na poprzedni odcinek kampanii ludzi. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa, cześć!